suplementów diety w Polsce jest ogromny i cały czas rośnie. Z jednej strony mamy bardzo ważną inicjatywę, powstał raport Instytutu Ochrony Zdrowia dotyczący suplementów, a z drugiej powstał Suplindex. To jest indeks, w którym konsumenci będą mogli znaleźć wiarygodne informacje na temat suplementów. W jaki sposób on jest skonstruowany i rzeczywiście jakie informacje tam znajdzie? Suplindex jest taką ideą miejsca najważniejszego, w którym konsument czy też pacjent będzie mógł znaleźć wszystkie informacje dotyczące suplementów w Polsce. Mamy ambicje, żeby tam były informacje o wszystkich suplementach, jakie w Polsce na polskim rynku są obecne i żeby można było zweryfikować jakość tych suplementów poprzez informacje, które są tam publikowane przez producentów, poprzez certyfikaty, poprzez znaki towarowe, które są nadawane, tak żeby można było w oparciu o wiarygodne informacje wyrobić sobie własną opinię na temat danego produktu. Czy do tego suplindeksu producenci sami mogą się zgłosić, chcąc być certyfikowanym produktem, czy w jakiś inny sposób to działa? Jak najbardziej mogą się już zgłaszać. Praktycznie dzisiaj startujemy, uruchamiamy witrynę internetową. Każdy producent, który zamieści informację na swój temat, ona natychmiast się tam znajdzie. No i o to chodzi, dlatego że w tej chwili pacjenci są bardzo zagubieni w tym rynku. Nawet na poziomie farmaceutów są problemy z odróżnieniem suplementu od produktu OTC i tak dalej. Także ta informacja jest bardzo potrzebna. A jak duży jest margines produktów, które są zaliczane dzisiaj do suplementów diety, ale których działanie na organizm może być niebezpieczne? Ocenia się, że około 30%, więc to jest naprawdę bardzo dużo. Są też na rynku produkty, które nie są zarejestrowane nawet przez GIS. No i też o to chodzi, że wchodząc do Suplindexu będzie można się przekonać, czy ten produkt w ogóle jest zarejestrowany, czy był przez kogokolwiek badany, czy był oceniany, jaki ma skład i na ile ten skład opiera się nie tylko na deklaracji producenta, ale również na jakichś badaniach. Czy ta regulacja, ta mechanika, o której Pan mówi, jest obecna w innych krajach europejskich? Czy my się na kimś wzorujemy? Są podobne katalogi obecne na rynkach europejskich, natomiast no, polski rynek też jest specyficzny, jeżeli chodzi o regulacje, więc musimy mieć swój własny produkt, który odpowiada naszym potrzebom. To jeszcze powiedzmy na koniec, gdzie producenci mogą się zgłosić, jak na jakiej stronie znaleźć informacje? Na stronie suplindex.pl bez problemu można znaleźć informacje.